proszę o podsumowanie zeszłego roku pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. No, to był bardzo obfite wydarzenia i chyba jeden z najbardziej udanych i ambitnych, chodzi o program działania Towarzystwa w ubiegłym roku, to rzeczywiście był on tak obszerny i obfitujący w tyle wydarzeń, że praktycznie co parę dni coś się w Mielcu działo. Osiągnęliśmy nie tylko rekordowy wynik w sensie czysto arytmetycznym, ale także znacznie został podniesiony prestiż Towarzystwa w środowisku mieleckim i nie tylko, bo Towarzystwo jest bardzo mocno promowane w Mielcu, w powiecie mieleckim, ale także na Podkarpaciu, w kraju i poza jego granicami. Z ważniejszych wydarzeń, o których dzisiaj wspominałem w swoim sprawozdaniu w ubiegłym roku, to były to dziewiąte spotkania lotniczych pokoleń, które odbywają się cyklicznie co roku i one są rodzajem kultywowania tradycji lotniczych tego miasta, prawda? To jest miastem znanym głównie z lotnictwa. Innym takim wydarzeniem to było uroczyste wręczenie pieczęci zasług obywatelskich powiązane z obchodami 55-lecia Towarzystwa i to odbyło się w pięknej sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu z udziałem wielu wspaniałych gości z Mielca, ale także i z Rzeszowa. Na tej gali zostały także wręczone odznaczenia państwowe przez panią wicewojewodę Lucynę Podhalicz. Mówiłem, kto te wyróżnienia i nagrody otrzymał. Jeżeli chodzi o prezydenckie krzyże zasługi, otrzymał je Zbigniew Wicherski, wiceprezes zarządu, a także pani Jadwiga Klaus, członek zarządu oraz prezes Klubu Środowisk Twórczych. Brązowy krzyż zasługi otrzymała pani Teresa Pyzik, znana miecka poetka i wiceprezes zarządu Grupy Literackiej Słowo. Wyróżnieniami ministra kultury i dziedzictwa narodowego zostali obdarzeni Wiesław Kulikowski, wybitny poeta mielecki, uznany i znany w kraju poza jego granicami, poeta młodego pokolenia Piotr Durak, a także zasłużony, wybitny dla ziemi mieleckiej Józef Witek. Wiemy o szerokim, wielu osiągnięciach i szerokim spektrum jego działania w Mielcu i nie tylko. Specjalne wyróżnienie ministra otrzymał także Janusz Wyzina, członek zarządu i prezes Klubu Turystyczno-Krajoznawczego za dynamiczną działalność w zakresie rozwoju turystyki, krajoznawstwa, rajdownictwa, że tak powiem, w Mielcu i poza granicami kraju. Oczywiście działalność ta była wieloaspektowa i obejmowała także Klub Środowisk Twórczych. No, tam praktycznie co kilka dni coś się wydarzało, coś się działo. Było tyle różnych imprez o charakterze plenerowym w Mielcu, na Podkarpaciu, ale także w Krakowie, w innych miastach kraju, a także podsumowanie tychże działalności artystycznej członków tego klubu na dorocznej wystawie, która miała miejsce w dniu otwarcia nowego gmachu biblioteki 25 października ubiegłego roku. Także Grupa Literacka Słowo prowadziła bardzo intensywną i kreatywną działalność. Odbyło się wiele spotkań, o których wspominałem w swoim wystąpieniu, było ich w sumie ponad 20 w Mielcu i sporo poza Mielcem, gdzie promowaliśmy nie tylko działalność grupy, ale także i towarzystwa jako całości. Odbyły się także promocje autorów, no, którzy otrzymali, że tak powiem, wsparcie, jeśli chodzi o wydanie swoich tomików i beneficjentami tego wsparcia w ubiegłym roku była pani Małgorzata Mikina, która prowadzi ze mną ten wywiad, ale także pani Danuta Rusin i trzecim beneficjentem, kto był? Pan Adam Kopacz. Pan Adam Kopacz. Zarząd prowadził także szereg innych imprez jako zarząd, jako całość. To był rok bardzo, bardzo, powiedziałbym, płodny dla towarzystwa, dlatego że niezależnie od znakomitych wyników ekonomiczno-finansowych, jakie towarzystwo osiągnęło
i możemy pomimo poważnych wyzwań, przed jakimi stoimy, prawda, nie tylko my, ale w ogóle wszystkie inne organizacje pozarządowe i nie tylko, wyzwań szczególnie zewnętrznych, wynikających wiadomo z rozwijającej się pandemii w świecie, więc w związku z tym byliśmy bardzo ostrożni w projekcji budżetu towarzystwa na rok obecny i byliśmy, i dlatego został on zaprogramowany na poziomie około 40% niższy niż ten wykonany w roku ubiegłym. I to wynika z tych ograniczeń, o których przed chwilą wspomniałem. Czy w związku z obchodami 550-lecia miasta Mielca towarzystwo ma w planach jakieś z tego tytułu imprezy? Tak, na wezwanie władz miasta towarzystwo było chyba pierwszą organizacją pozarządową, która złożyła ofertę dodatkową, niezależnie od tych wszystkich działań, które zaprezentowaliśmy w swoich ofertach złożonych samorządom lokalnym, to znaczy i gminie miejskiej Mielec, ale także i zarządowi powiatu. Dodatkowa oferta właśnie ściśle związana z obchodami 550-lecia lokacji Mielca. Jest to oferta bardzo ciekawa, głównie ona dotyczy środowisk twórczych, grupy literackiej Słowo. Jest ona, nie chcę teraz tu w tej chwili mówić o konkretach, ale mówię tylko tyle, że artyści zobowiązali się do podjęcia takiej działalności artystycznej, która będzie w różnych formach artystycznych prezentowana no, w kluczowych miejscach obchodów 550-lecia miasta i będą to albo dzieła malarskie albo rzeźbiarskie i inne, a także dzieła z zakresu literatury, w tym głównie poezji. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Życzę Państwu miłego popołudnia. Nawzajem.